Tak? Co ty tutaj robisz? Brata Genitivusa? Czemu? Jestem Vaylon, asystent Genitivusa. Niestety nie wiem, gdzie on jest. Brata Genitivusa nie widziałem od wielu tygodni. Nie odezwał się ani słowem. To do niego niepodobne. Obawiam się, że coś się stało. Jego badania nad urną mogły sprawić, że znalazł się w niebezpieczeństwie. Być może urna została zagubiona celowo. Modlę się o bezpieczny powrót brata Genitivusa, ale nadzieja gaśnie z każdym dniem. Ja próbowałem wysłać kogoś po niego. Niedawno byli tu rycerze z Redcliffe, szukali go. Wysłałem ich jego śladem, przepadli tak samo jak on. Nie pytaj mnie, dokąd się udali. A co będzie, jak pójdziesz ich śladem i ciebie także spotka pech? Te poszukiwania to klątwa. Pewne rzeczy nigdy nie powinny zostać odnalezione. Teraz to wiem. Niech i tak będzie. Przed odjazdem powiedział tylko, że zatrzyma się w jakiejś gospodzie nad jeziorem Kalenat, żeby przyjrzeć się czemuś w okolicy. Powodzenia. Obyś znalazła odpowiedzi, których szukasz. Co ty robisz? Nie wolno ci tam wchodzić. Przykro mi, ale to nie jest pokój dla gości. Jest pełen ksiąg i papieżysk. Wolałbym, żeby nikt ich nie ruszał. Powiedziałem nie. Genitivus był osobą bardzo zamkniętą w sobie. Nie! Nie dotykaj tych drzwi! Dobrze, już dobrze. Nie możesz ze mnie zejść wreszcie? Podać ci drabinę? Wytwory krasnoludzkiego rzemiosła! Wspaniałe wytwory! Wynoście się z ziemi Bana Telimena! Nie ugniemy się przed Logenem! Logen jest regentem! Żąda waszego... Nie jesteśmy orlezjańskimi lizusami! Nie służymy nikomu! Odejdź! Odbierzcie im ziemię siłą! Rozkazy regenta! Widzę wrogów! Pokazaliśmy tym ważniakom od Logena.
Robi się. Lepiej teraz niż później. Ah!
Lepiej teraz niż później. Jasne! Kwiaty dla mnie są piękne. To były jej ulubione. Tak dawno ich nie widziałam. Pachną tak jak matka. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję, że pamiętałaś. Dzięki niech będą stwórcy, że mój brat zrozumiał. Wiesz, nigdy nie powiedziałeś mi, co robiłeś przez cały ten czas w klatce. Nie, nie powiedziałem. A więc, co tam robiłeś? Wykonywałem tam pewne ćwiczenia. Patrzyłem na jakiś przedmiot, a potem starałem się przypomnieć sobie wszystkie słowa w waszym języku, które zaczynają się na taką samą literę, jak jego nazwa. To zaraz. Chwileczkę. Znowu sobie żartujesz, prawda? Nie. Nie chcesz chyba powiedzieć, że grałeś sam ze sobą w szpiega przez 20 dni. O, w Lotharing jest cała masa rzeczy, które zaczynają się na literę S. Tolerować zatrzymywania jego posłańca. Beata, ta ziemia jest zarządzana przez niezawisłych królów krasnoludzkich. Nie wolno mi nikogo wpuszczać. Król Logan żąda posłuszeństwa Deshirów, lordów, czy jak tam nazywacie tych z kongresu. Jestem jego osobistym posłańcem. Nie obchodzi mnie, czy jesteś jego posłańcem, czy podcieraczem dupska. Póki nie zadecydujemy o sukcesji, tylko krasnoludy mają wstęp do Orzammaru. Nie ty jedna. Jeśli nie wpuścili mnie, to nie wpuszczą nikogo. Orzammar nie ma króla. Endrin Edukan rozchorował się z rozpaczy po utracie synów. Niecałe 3 tygodnie temu powrócił do kamienia. Kongres głosował już 100 razy i wciąż nie wybrał następcy. Jeśli nie dogadają się prędko, grozi nam wojna domowa. Strażnicy zabili króla Kaelana i o mało nie doprowadzili Ferelden'u do zguby. Król Logan wypowiedział im wojnę. Faktycznie, to królewska pieczęć. Co oznacza, że to sprawa międzynarodowa, a zatem sprawa kongresu. Przechodź, szara strażniczko. Wpuszczasz zdrajczynię? Obcą? W imieniu króla Logena żądam, byście wymierzyli sprawiedliwość tej plamie na honorze Ferelden'u. To... dobrze. To ja jestem posłańcem króla Logena. A zabijajcie się jak chcecie, tylko do jasnej cholery nie na moim progu. Thank you.
Wydaje mi się, że spadł na mnie jakiś głaz. Zwyciężyliśmy! Nie możesz ze mnie zejść wreszcie? Podać ci drabinę? Większości kupców nie udaje się wejść do Orzammaru, więc gromadzą się w pobliżu bram miasta. Z tego co wiem, nie obowiązują tu żadne prawa.